Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność być organizatorem wystawy Mietka. Mietek obdarzył mnie przywilejem, bo konsultacje wybraliśmy prawie 40 plakatów, w części klasyki stare, które Państwo znacie. Prace najnowsze, których pewnie Państwo nie znacie albo nie znacie wszystkich. Myślę, że to jest znakomita okazja, żeby zobaczyć, co Mietek robi, a robi rzeczy przednie. Nieczęsto one są na słupach, ale jeżeli obserwujecie Państwo rysunki dla przekroju, które są w internecie i inne prace Mietka, to naprawdę to jest cudowna sprawa, że obdarza nas swoimi pracami. Pretekstem do tej wystawy tutaj jest materiał, relacja z pracowni Mietka, materiał Mietku w nowym numerze Domu i Wnętrza, to jest Agorowskie Pismo. Jest kilka rozkładówek bardzo ciekawych, super sfotografowaną, bardzo piękną pracownią Mietka. I to było takim bezpośrednim przyczynkiem. Autorką tego artykułu jest Katarzyna Mackiewicz. Jest to cykl. Tutaj jest Kasia Mackiewicz. Jest to cykl reportaży z pracowni artystów, druga taka relacja, będą kolejne. Nie chcę zagadywać plakatu, ale strasznie Mietkowi dziękuję, że mogłem organizacyjnie się włączyć do tej wystawy. Bardzo dziękuję za przybycie i oddaję głos profesorowi. Mów jeszcze coś, bo ja też. Ja to lubię mówić krótko i będę mówił to, jak na tych plakatach widać. I właściwie chciałem przede wszystkim Tobie, Piotrze, podziękować, bo jesteś siłą sprawczą wraz z Kasią i ludźmi z tych czterech kątów. Ja nazywam Dom i Wnętrze cztery kąty, tak powiedział Jacek Zawłocki. A, to w czterech kątach jesteś. I te cztery kąty sprawiły, że tu w ogóle się spotkaliśmy, a tak naprawdę to ja nie mam nic więcej do powiedzenia, oprócz tego, że jeszcze raz chcę podziękować Państwu, że raczyliście tu po prostu przyjść i spotkać się. Mów głośniej. I z sobą. Nic nie słyszę. Głośniej. Czy co powiedziałeś? Mów głośniej, bo nic nie słyszę. No chciałbym, ale... Chciałbym, ale nie prze... Ale wygląda... Chciałem dodać, że Mietek to w zeszłym roku od Toulouse-Lautreca dostał ten szalik. Nie, od Aristida Bruin z La Coupole na Montmartre. No ten szalik. No voilà. W związku z tym, że dziękujemy zawsze osobom, które się przyczyniły, też chciałem podziękować Wojtkowi Korkuciowi, firma City Poster, który dzielnie będzie za chwilę plakatował plakat. City Poster jest Wojtek. City Poster wspiera artystów. Piętnuje hipokrytów. Tylko bez polityki. Wojtek.